starszy brat Jacek, to świnka mama, a to świnka tata. Świnka Peppa. Bąbelki. Peppa i Jacek piją oranżadę. Ale siorbią te moje prosiaczki. Jacku, widzisz, jakie wielkie bąble? A ja umiem robić jeszcze większe. I Peppa z całej siły dmuchnęła w rurkę. Bąbelki. Jacek też chce dmuchnąć tak mocno. Peppo, Jacku, to nieładnie bawić się piciem. Przepraszam, tatusiu. Peppo, jeśli tak lubicie bąbelki, weźcie sobie bańki mydlane. Tak, bańki mydlane lepsze. Chodź, będziemy puszczać bańki w ogrodzie. Peppa pokazuje bratu, jak się je robi. Najpierw moczysz ten patyczek w płynie. Potem nabierasz dużo powietrza i dmuchasz. Bąbelki! Już wiesz? Teraz twoja kolej. Zamocz porządnie patyczek w płynie. Wyjmij. Nabierz dużo powietrza. I dmuchaj! Jacek dmucha najmocniej, jak umie, aż zaczyna tracić oddech. Jacku, trzeba dmuchać o wiele mocniej. Ja ci pokażę łatwiejszy sposób. Zamocz patyczek w płynie, wyjmij i potrząśnij. Bąbelki! A może z tym trochę pobiegasz? Poczekaj na mnie! Jackowi podoba się robienie bańek, a Peppie podoba się, kiedy pękają. Uwielbiam bańki! Ore ty, nie ma już ani kropli płynu. Mamo, tato! Płyn do bańek nam się skończył. Nie martwcie się, dzieci, mam pomysł. Poprosimy mamę, żeby przyniosła nam wiadro. Tak jest, kochanie. Peppo, idź po płyn do mycia naczyń. Tak jest, tatusiu. Jacku, idź po starą rakietę tenisową. Wiadro, płyn do mycia naczyń, rakieta tenisowa? Do czego to wszystko potrzebne? Najpierw nalejemy wody. Płyn do naczyń. Poproszę rakietę tenisową. Dziękuję. Uwaga, patrzcie. Tata zrobił własny płyn do baniek. Bądźcie mnie. Proszę cię, uważaj, bo się poślizgniesz. Nie martw się. Nic ci się nie stało, kochanie? Nie, wszystko w porządku. I tak tata zrobił ogromną bańkę. No proszę, mój płyn też się już skończył. No to z czego teraz będziemy robić bańki? Za to możemy poskakać sobie w kałuży, widzicie? Z płynu do baniek zrobiło się błocko. Hurra! Po takim błocku wspaniale się skacze. Patrzcie, kiedy tupię, z mydlanej kałuży znowu robią się bańki. Peppie bardzo podoba się skakanie po takiej mydlanej kałuży. Zresztą komu by się nie podobało?